Witamy serdecznie na kolejnym studium Słowa Bożego z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Serdecznie zapraszamy na bardzo ciekawe studium pod tytułem Boże Powołanie. W naszym studium dzisiaj mamy oczywiście gości, których chciałbym w tej chwili przedstawić. Jest dzisiaj z nami Monika, Zbyszek i Waldemar. Ja mam na imię Łukasz. Zanim jednak przejdziemy już do samego tematu powołania Ezdrasza i Nehemiasza, powinniśmy się pomodlić, bo przecież będziemy studiować Boże Słowo. A zatem zapraszam do modlitwy Monikę. Święty Ojcze, dziękujemy Tobie gorąco za nasze tutaj spotkanie, za to, że spotykamy się przy Twoim Słowie, przy Twoim stole. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za wszystkie historie ludzi, którzy podjęli rękawice, podjęli powołanie. Dziękujemy Tobie za to, że i my możemy należeć do nich, jeżeli tylko wybierzemy Ciebie. Prosimy Ciebie, błogosław w tym studium, błogosław wszystkich, którzy nas słuchają, abyśmy mieli dobre refleksje i później potrafili to wszystko wcielić w nasze życie. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Temat, który będziemy dzisiaj studiować, Boże Powołanie, to temat bardzo ciekawy. Jest to trzeci z kolei temat, który studujemy w tym kwartale i wydaje mi się, że jest to temat, który jest niezwykle na czasie, tym bardziej, że wciąż mamy przecież kryzys powołań. A więc pojawia się pytanie, jakie to powołanie powinno być, co możemy o nim powiedzieć. O powołaniu często mówi się jako o czymś, co dotyczy ludzi, którzy są powołani do pracy, działają na przykład jak nauczyciele z powołania, lekarze z powołania i o tym właściwie tak często myślimy. No ale też pojawia się pytanie, jak i na czym polega powołanie, które pochodzi od Boga. To powołanie jest rzeczą, która musi zależeć od Pana Boga. Czasami Pan Bóg powołuje ludzi wpierw ich przygotowując przez edukację, przez różne życiowe doświadczenia. Czasami wybiera według innego klucza, chcąc po prostu wykorzystać osobę, która jest gotowa posłuchać Pana Boga i zrobić coś zgodnie z Jego wolą. Jest po prostu pokorna. To zależy od Pana Boga. Nie my decydujemy o tym, kto jest powołany, chociaż to by było czasami bardzo atrakcyjne, ale Pan Bóg. Wiemy jednak na pewno, że powołanie prowadzi od Pana Boga, jeżeli jest przyjęte do wspaniałych czasami doświadczeń i do rzeczy wielkich, bo przecież dzięki powołaniu mamy wspaniałe historie z Pisma Świętego, między innymi historie powołania i potem skutków tego powołania Ezdrasza i Nehemiasza, tych, którzy byli powołani do tego, aby w czasie wielkiego kryzysu przemówić do Bożego ludu, doprowadzić go z miasta niewoli, zaprowadzić z powrotem do miasta wolności, a tam już też zadbać o to, aby to miasto zostało odbudowane, przygotowane, a przy okazji też uczyć ich wszystkiego, co potrzebne obok. Przejdźmy zatem do powołania Ezdrasza. Otwórzmy Księgę Ezdrasza, 7 rozdział i 10 wiersz i odczytajmy to, co tam jest na ten temat napisane, bo interesuje nas tak naprawdę, dlaczego Pan Bóg powołał właśnie tego człowieka. W tym rozdziale też jest oczywiście więcej informacji na temat Ezdrasza, które mogą być dla nas przydatne, ale ten fragment, wydaje mi się, sam z siebie jest bardzo ciekawy. Kto zechciałby odczytać? Bardzo proszę. Czytam z Biblii w przekładzie Piotra Zaremby. Ezdrasz bowiem położył sobie na sercu badanie prawa Pana, wprowadzanie go w życie i nauczanie w Izraelu jego postanowień i zasad. Chciałbym wam zadać pytanie, co takiego sprawiło według tego tekstu, że Pan Bóg właśnie obrał Ezdrasza do tego szczególnego dzieła, które potem w życiu wykonał dla Izraela? Ezdrasz miał dosyć eksponowane, wysokie stanowisko na dworze króla babilońskiego. Nieco wcześniej, w 6. wersie czytamy, że był uczonym, biegłym w zakonie mojżeszowym i spełniał król każdą jego prośbę. Czyli był w dobrych relacjach z władcą. Ale to, co Monika przeczytała, badanie zakonu pańskiego, to jest wspaniała sprawa. Dalej, jeszcze ważniejsza, wprowadzanie go w życie. I trzecia, dzielenie się nim, nauczanie w Izraelu tych postanowień, tych praw. W przypadku Ezdrasza są to już pewne predyspozycje. Czyli mamy tutaj połączenie kilku bardzo istotnych elementów, które się zresztą przewijają przez inne fragmenty Pisma Świętego, prawda? Gdzie mowa jest o tym, że jeżeli jesteś powołany do tego, aby znać, to też i po to, żeby wprowadzać w życie i uczyć innych. To się przewija przez całe Pismo Święte, także w kontekście współczesności oczywiście. Więc Ezdrasz, no właśnie, tutaj mamy taką mądrość w rozumieniu tego Bożego działania. To jest jedno. Ale co byście powiedzieli na temat słowa położyć na sercu, tak? Z czym wam się to kojarzy? Z miłością po prostu. Z poświęceniem. Z poświęceniem, ale może być poświęcenie z rozsądku, a może być poświęcenie naprawdę z głębi serca, z miłości, z przekonania, które jeszcze jest zabarwione uczuciem. Tak. Tutaj bardzo różne przekłady podchodzą do tego fragmentu. Jedni mówią o przygotowaniu, inni, że sobie to położył na serce, a inni, że znowu utwierdził. Ale chodzi o to, że Ezdrasz włożył w to swoje serce, czyli czynił to nie tylko rozumem. Chciał to zrobić dla Boga. To było dla niego ważne. A po drugie, robił to dokładnie, bo te trzy elementy pokazują, że on miał jakby odpowiednie przygotowanie, żeby wykonać dzieło od początku do końca. A więc serce to jest bardzo istotna część, która stanowi o jego powołaniu, ale mamy też inne elementy, o których też wspomniał Waldemar, o tym, że był odpowiednio wyeksponowany, miał właściwe stanowisko. W innym miejscu jest też nieco o jego pochodzeniu, prawda? O tym, że tak wywodził się z linii Arona. Tak jest. Czyli te wszystkie elementy się w jakiś sposób złożyły na obraz, który Pan Bóg uznał za właściwy do tego, aby do tego człowieka powołać do szczególnego dzieła. Tak? Ezdrasz miał i serce do tego dzieła, był z właściwego rodu i był też na właściwym miejscu. I merytorycznie przygotowany niejako przez takie dogłębne studium. A jaki był skutek jego działalności? Tak? Czy lud dał się wyprowadzić, czy dał się przekonać, czy był tego, na końcu budowania muru był tego owoc? No owszem, Ezdrasz wyruszył z sporą grupą ludzi. Doszli do Jerozolimy. Wszystko tam wyglądało dosyć kiepsko. Wzięli się do naprawy i miasta, i murów. No i wyglądało na to, że sprawa ruszy z miejsca. Tak. Że odbudowa i będzie i miasto, i naród będzie miał pewną reprezentację. Takie. Tak. Po jakimś czasie niestety nastąpiło zmęczenie, albo jakieś tam wypalenie, albo przeszkody stały się na tyle wysokie, że ludzie osłabli. I został powołany znowu Nehemiasz. Kolejne powołanie. Tak. I tu można powiedzieć, że kiedy nam się wydaje, że już nie ma wyjścia, że jest ciężko, źle i nic z tego nie będzie, Pan Bóg daje nowego człowieka, nowe powołanie, znowu daje jakiś impuls, ale o tym pewnie za chwilę. Tak. No właśnie, jak było z tym powołaniem Nehemiasza? Może popatrzmy na początek księgi Nehemiasza i tam wiersze 3 i 4, gdybyśmy mogli przeczytać. Bardzo proszę, Zbyszku, jeżeli byś mógł. Czytam Księga Nehemiasza, rozdział 1, wiersz 3, 4. Odpowiedzieli mu: ci, którzy pozostali w tamtejszej prowincji, żyją teraz w wielkiej biedzie i poniżeniu. Mury Jerozolimy są zrujnowane, a bramy spalone. Gdy usłyszałem te słowa, usiadłem, zapłakałem i całymi dniami trwałem w smutku, poszcząc i modląc się do Boga niebios. Czy tutaj coś jest na temat serca? Pośrednio tak. Pośrednio. Bo przeżywał to. Tak, oczywiście. Tak. To nie były dla niego rzeczy obojętne. Tak. Ta zburzona Jerozolima to nie było coś, co było faktem. To było coś więcej niż fakt. Nehemiasz był rzeczywiście tym struty, czuł się, nie mógł normalnie funkcjonować. Tak. Musiał się do Boga modlić, zapłakał, pościł. Tak. Czyli było to dla niego coś bardzo istotnego. I to jest, wydaje mi się, przynajmniej tak mnie się wydaje, że jest to jedna z najważniejszych cech, dla których właśnie Pan Bóg powołuje Nehemiasza. I tenże Nehemiasz, kiedy przyszli do niego goście, nie rozmawia o sprawach codziennych, ale pyta o ocalałych Żydów, o Jeruzalem, pyta o sprawy pańskie. I tym się martwi, to przeżywa, to mu leży na sercu, używając takiego popularnego języka. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo to jakby na ten ludzki element, ale jest w wierszu 5, kiedy jest przedstawiona, kiedy zwraca się do Pana Boga, to znaczy jest człowiekiem głębokiej wiary, bo w pewnej chwili: o Panie Boże niebios, Boże wielki i groźny, Ty zachowujesz przymierze, okazujesz łaskawość tym, którzy Cię miłują, przestrzegają Twoich przykazań. Otwórz oczy i nakłoń uważnie ucha, by wysłuchać modlitwy Twego sługi. W pewnym momencie on nie zostaje jakby sam z problemem, do którym się dowiedział, ale wie, gdzie się udać. Tak, on w tym momencie jest człowiekiem głębokiej wiary, że to z czegoś wynikało. To można po prostu, ta księga później pokazuje, że on nie podejmował tej walki jakby w imieniu własnym, bo mu zależy na narodzie. On ma świadomość czegoś większego i być może w następnym studium jakby to co za chwilę będziemy, o czym będziemy mówić, być może miał świadomość taką większą, że to, co się dzieje, jest niezwykle ważne, że to, co się tam, że to ma olbrzymią wartość, że to nie są rzeczy takie zwykłe, powszednie. Tak. No bo ktoś powie, odbudowa murów, odbudowa Jerozolimy, odbudowa narodu wybranego, jaki to ma sens? Będą, nie będą. On ma świadomość, że to jest niezwykle ważne. Tak. I przy okazji był też przecież człowiekiem na odpowiednim stanowisku, był podczaszem, był blisko króla, a więc mógł mieć nadzieję, że jeżeli coś się stanie, to on będzie mógł mieć w tym jakiś udział. Ale myślę, że jest w stanie wprowadzić na dwór królewski właściwie każdego człowieka. Mamy inne przykłady, przecież Mojżesza, który był wchodzony na dwór królewski, mamy Esterę. Więc wydaje mi się, że oczywiście Pan Bóg wykorzystuje to, że ktoś jest na odpowiednim stanowisku, w odpowiednim miejscu, ale to, co się naprawdę liczy, to jest to, czy człowiek ma serce do sprawy pańskiej, czy też nie. Czy rzeczywiście mu na niej zależy, czy też nie. Jeszcze taka mała uwaga, chociaż to dotyczy nawet nie tyle, bardziej dotyczy Ezdrasza. Tam była taka ciekawa uwaga, którą gdy czytałeś, że król bardzo był przychylny słowom, które wypowiadał ten człowiek. Słuchajcie, władca, który słucha jednego ze swoich podwładnych, jest jemu przychylny. Ktoś powie, przypadek, spodobał mu się, ale może nie. Co mu się spodobało w tym człowieku, że on takim był? I tak, kiedy można szukać źródła, badał Biblię, badał pisma i tak dalej, on według tych zasad żył. I ten człowiek jakby stawał się jakimś autorytetem w pewnym momencie, że warto było go słuchać. Tak sobie pomyślałem właśnie, że Pismo Święte przemienia człowieka. Jeżeli jest człowiek wierny tym zasadom, to okazuje się, że to oddziaływuje na zewnątrz i jest to widoczne. Tak. W przypadku Nehemiasza jest to w szczególny sposób podkreślone i Ezdrasza. Tak. Czas w tym miejscu jest też bardzo istotny. Okazuje się, że to Kiedy Pan Bóg powołuje człowieka, ma swoje znaczenie. Wiemy, że Ezdrasz, chociaż to był niejedyny człowiek powołany do tego, aby Izraela stopniowo sprowadzić z powrotem do ludu Bożego, bo wiemy też o Zorobabelu, wiemy o Nehemiaszu, ale Ezdrasz został powołany w konkretnej chwili, w konkretnym momencie nieprzypadkowym, tak? Wiemy o tym, że był to czas, który Pan Bóg wyznaczył wcześniej, tak? Był jakby przekatowany. I tutaj dużo nam światła na ten temat rzuca Księga Daniela, która podaje nam w rozdziale 8 i 9 informacje na temat tego okresu proroczego, pokazując tak naprawdę, co Pan Bóg zamierzał uczynić, ile będzie trwał czas niewoli, tak? Mamy też oczywiście fragmenty z Księgi Jeremiasza, które Daniel odczytał i na ich podstawie wiedział, że nadszedł czas, żeby coś zrobić. Trzeba się modlić, wzywać Pana Boga. I skąd ten 457 rok, w którym został powołany Ezdrasz? Mamy proroctwo o 70 tygodniach, tak, które zostały odcięte z w Księdze Daniela, to jest rozdział 9 od 20 wiersza, gdzie bardzo szczegółowo jest ten problem przedstawiony. Także ludowi dano 70 tygodni i jest to odpowiedź na modlitwę Daniela. Tak? Tam jest też napisane, że będzie 62 plus, a właściwie 7 plus 62, czyli 7 tygodni do czasu odbudowy, 62 na życie, jest to okres proroczy, tak? I wreszcie ostatni tydzień, który jest dopiero w 27 wierszu omówiony i który dotyka tego, co stanie się wtedy, kiedy pojawi się Mesjasz. Czyli Pan Bóg daje bardzo konkretny czas. Mówi też o rozpoczęciu, że będzie to od kiedy? Wtedy, kiedy zostanie wydana decyzja, dekret o odbudowie Jerozolimy. Wiemy, że były 3 dekrety, które wydali królowie medoperscy, ale z tych 3 ostatni, ten, który pochodzi z ręki Artakserksesa, był najważniejszy, bo tylko w nim znajduje się bardzo dokładna informacja, że chodzi o miasto Jerozolimę. Tak? Nie tylko ogólnie o to, o wyjście, ale o odbudowanie miasta, a więc i świątyni, a więc i państwowości, czyli tego, co zostało obiecane, że będzie przywrócone Izraelowi. Z kolei w 8 rozdziale, nieco wcześniej, mamy ogólną informację, 8:14 z Księgi Daniela. Mówi nam o okresie 2300 poranków i wieczorów. Jeden i drugi okres, nie będziemy tego dokładnie tłumaczyć, oczywiście tutaj zachęcam też naszych słuchaczy do sięgnięcia do wykładów z Księgi Daniela, które są dostępne na stronie nadzieja.tv i tam jest więcej szczegółów. Natomiast w tym 8 rozdziale mamy tylko ogólną informację, 2300 poranków i wieczorów, tak? I więcej informacji nie ma, poza tym, że świątynia będzie potem oczyszczona albo wróci do swojego prawa. I jest to jedyny fragment w tym rozdziale, który nie zostaje potem wyjaśniony przy wizycie anioła Gabriela. Niejako pokazując, że musi się coś stać. I to, co się ma stać, to jest to, że Daniel sięga do pism, jak podaje nam początek rozdziału 9, i czyta tam, że ten okres 70 lat niewoli minął i modli się do Boga konkretnie o to, aby Bóg wypełnił tę obietnicę, albo inaczej, co trzeba zrobić, żeby Bóg tę obietnicę wypełnił. I w odpowiedzi na tę modlitwę jeszcze raz przybywa anioł Gabriel i daje właśnie to szczegółowe wyjaśnienie. A więc mamy taki podział, że w rozdziale 8 w wierszu 14 mamy proroczy okres od 457 roku aż do XIX wieku, ogólny, tak, bez opisu też początku. Natomiast opis szczegółowy znajdujemy już w rozdziale 9, który nam nie tylko podaje to, co się tyczy tych odciętych 70 tygodni z tego większego, dłuższego proroctwa dla Żydów, bo przecież Daniel modlił się o Żydów, a nie o wszystkich, bo nawet nie wiedział i nie rozumiał tego pierwszego widzenia. Stąd też te dwa elementy ściśle są z sobą oczywiście połączone i tak też trzeba je rozumieć. Czas jest bardzo istotnym elementem wbrew paserom, zwłaszcza kiedy on obejmuje kwestie proroctw i liczenia proroczego czasu dzień za rok. Są to rzeczy istotne i musimy o tym pamiętać. Wróćmy jednak do kwestii powołania, tym razem już w kontekście także wybrania. Jeśli można. Tak? Wydaje mi się, że to, co przed chwilą powiedziałeś i wyjaśniłeś, te czasy prorocze, one mają dosyć wielkie znaczenie w całym naszym, akurat aktualnie dzisiejszym Bożego powołania, bo gdy na to spojrzymy, że nagle jakby w niebie jest, niebo zna pewną przyszłość i tą przyszłość jak gdyby odsłania i widzimy, że ono w jakiś taki niezwykły sposób wkracza to Boże powołanie do zrealizowania tego, co jakby do pomocy ludowi Bożemu, żeby po prostu pewne rzeczy mogły się zrealizować. I gdybyśmy tak prześledzili w ogóle historię, kiedy przychodziły szczególne momenty w tym Bożym planie, to nagle okazuje się, że nagle powoływał Pan Bóg szczególne osoby. Czyli jakby Pan Bóg pokazuje, że jeżeli coś się dzieje i jakieś, to wtedy warto sięgnąć do proroctw biblijnych, przestudiować, że jeżeli ktoś się pojawia lub jakieś wydarzenia mają miejsce na ziemi i je obserwujemy, skonfrontujmy to z Pismem Świętym. Być może one nam pozwoli zrozumieć, że naprawdę dzieje się coś szczególnego i nieraz przez ludzi sięgamy do proroctw i widzimy Boże działanie i Boży plan. Nieraz patrzymy na proroctwa i widzimy je wypełniające się, więc, ale to służy jakby w obie strony. Ale może być pomocne, że zrozumieniu, że jest pewien plan, który Pan Bóg jak gdyby realizuje w historii naszej ziemi i warto ten plan znać. On naprawdę pomaga. On jest ściśle też powiązany z kwestią powołania. Dlatego, że Bóg powoływał proroków po to, żeby wykonali jako zadanie i kiedy jest na przykład początek jakiegoś działania, to prorok zapowiada, że coś się wydarzy i mówi mniej więcej o czasie albo o warunkach spełnienia, a potem Pan Bóg powołuje kogoś innego wtedy, kiedy ten czas się zbliża. Więc ewidentnie powołanie jest bardzo mocno wpisane w czas. To są rzeczy, których nie można zapominać. Przejdźmy w takim razie do wybrania, czyli tego bardziej już konkretnego, tej drugiej strony powołania i popatrzymy sobie też na kilka przykładów. Zajrzyjmy do listu do Rzymian, 8 rozdziału i tam wiersze 28 i 29. Waldemarze, jeżeli mógłbym Cię prosić o odczytanie. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Tak jest. Mamy tutaj informację o tym, czym w sumie jest to powołanie. Tekst naprawdę bardzo ciekawy. Chciałbym spytać się Was, co Waszym zdaniem wnosi on w tę definicję powołania, którą sobie już do tej pory naszkicowaliśmy. Tak? No i ja to widzę tak, że wydawać by się mogło, że Pan Bóg powołuje, a teraz człowieku radź sobie, powołałem Ciebie, no i proszę rób coś dalej. A tu dowiadujemy się, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. No, jest jeszcze taki mały dodatek. Z tymi, którzy Boga miłują. Tak. Jeżeli to jest szczera miłość i te relacje są dobre, to Bóg współdziała i swoich powołanych, a wszystkich powołuje, nie zostawia samopas. Jeśli można, żebyśmy czasem nie zrobili pewnego błędu, bo myślimy teraz, mieliśmy Nehemiasza, Ezdrasza i tak dalej, tam wiele było wzmianek o tym, jakimi oni byli. Kiedy czytamy ten tekst, ja bardziej ten tekst odczytuję może nie bezpośrednio powołanie do pewnej misji, do pewnego zadania, bo tutaj jest bardzo, tak w tym 29, aby zostali oni, przeznaczył, aby byli oni obrazem jego syna pierworodnego spośród wielu braci. Myślę tutaj o pewnego rodzaju wzorze, że Pan Bóg powołuje ludzi po to, żeby byli światłami. Mhm. Tam nie ma konkretnego celu. W momencie, kiedy rozróżniam tutaj Ezdrasza i Nehemiasza, którzy widzą pewną celowość takiego szczególnego, bo oni po prostu mieli konkretny cel, udać się do Jerozolimy, tam wypełnić pewną misję. Kiedy myślę o tutaj, nieraz bądźcie światłem, bo tutaj to też jest jakaś misja, ale tutaj nie ma takiego szczególnego zadania, w którym nieraz Pan Bóg powołuje. Na przykład apostoła Pawła, wybrałem cię do zbawienia także, żebyś był obrazem Pana Jezusa, ale w pewnym momencie wybrałem cię, abyś zaniósł Ewangelię poganom. Mam dla ciebie pewien konkretny cel. Nieraz wydaje mi się, że to jest, ja bym to odróżniał, że nieraz jest to powołanie takie powszechne, ogólne, bądźcie moim światłem, ale w tym świetle, pomiędzy tymi, którzy mają być tym światłem, Pan Bóg nieraz wybiera, słuchaj, ale ja ciebie, miałeś takie doświadczenia czy takie, mam dla ciebie jeszcze szczególną misję. Żebyśmy nieraz nie mylili, że to powołanie, one się różnią w szczególny sposób, bo nieraz Pan Bóg mówi, wykonaj taką, a taką pracę. I to jest wtedy bardziej wyraźne i oni są świadomi tego, co mają wykonać. Czyli jest to powołanie, które można byłoby nazwać czymś bardziej powszechnym. Tutaj jest mowa o planie, że Pan było o przeznaczeniu, tak? Czyli że Pan powołuje tych, których przeznaczył, tak? Których poznał, tak? Ale których przeznaczył ku podobieństwu Syna Bożego, tak? No, a kto jest powołany? Czy tylko jakaś grupa mała? No z tego, co czytamy, wynika, że powołany do podobieństwa, do synostwa Bożego jest każdy, który urodził się na tej ziemi. Każdy. Jak najbardziej. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, czy to powołanie w sensie wąskim, powołanie w sensie wybranie do zadania, no właśnie, bo tutaj było powiedziane o tym, że ci, którzy podkreślania miłują, tak, Boga. Czy powołanie do zadania może wystąpić wśród ludzi, którzy nie miłują Boga? Czy Bóg czasami wybiera właśnie takich do jakiegoś zadania, czy nie? Czytaliśmy, wracając do Ezdrasza i Nehemiasza, tam czytamy takie sprawozdanie biblijne, że to Bóg natchnął serce króla. Bliskowschodni satrapa, no nie wiem, czy koniecznie musiał słuchać jakichś swoich ministrów. Na pewno. Ale to Bóg dał taką myśl. Trudno nam powiedzieć, czy miłował ten król babiloński Boga bardzo, czy trochę, ale Bóg jest w stanie użyć człowieka i przeprowadzić swój plan. Zgadza się i dlatego właśnie myślę o tym, że czasem nam się wydaje, że my jesteśmy, nie wiem, za mało święci, za krótko klęczymy w modlitwie, za mało czytamy Biblii, żeby Bóg mógł nas wykorzystać do czegoś wielkiego, tak jak właśnie tutaj te postacie. No i myślę, że to jest z gruntu złe założenie, prawda? Bóg może naprawdę wybrać każdego, jeśli uzna za stosowne po prostu to w swoim planie, że ten człowiek będzie w stanie coś zrobić dla, znowu tego, co mówił Zbyszek, dla realizacji tego swojego wielkiego planu na tej ziemi, w historii tej ziemi. I na przykład Mojżesza, o którym wspominaliśmy, wybrał po to, aby był no niezwykle ważną cząstką tego planu, mimo że on się przecież wzbraniał. Tak, tak. Chociaż nie to znaczy. Jeszcze zdążymy dojść do Mojżesza. To też bardzo ciekawy temat. No właśnie, ale to co z tego wynika z tej naszej dyskusji, że Bóg powołuje przez tą swoją dobrą predestynację, tak, pozytywnie rozumianą, każdego człowieka do tego, aby mógł wzrastać w podobieństwo Chrystusowe, tak? Natomiast czasami Pan Bóg potrafi działać przez opornych jeżeli w jego planie rzeczywiście jest to potrzebne, co chyba jednak nie oznacza, że oni są akurat powołani do tego, żeby coś zrobić dla Boga, ale Pan Bóg jest w stanie sprawić, żeby nie byli przeszkodą tam, gdzie mogliby nią być. Proszę bardzo. Znaczy, i tutaj Biblia daje nam bardzo ciekawe przykłady. No, moglibyśmy wymienić co najmniej dwóch proroków. Tych dwóch mężów, którzy byli powołani, wybrani. Samson, bardzo ciekawa postać. I gdybyśmy się zapytali, Boże, czy to powołanie oni zrealizowali tak, jak zamierzałeś? Druga postać. Jonasz. Prawda? Więc pokazuje to bardzo elastyczność, jakby cel Boży jest. Mam piękne zadanie do wykonania, piękną wizję, daję wam cel. Człowiek otrzymuje to w ręce i może to potraktować z całą tą sumiennością, powagą, jak Nehemiasz, Ezdrasz, ale może potraktować jak Samson. Czyli dajmy na to, jak nasz Jonasz. I taki dylemat miał apostoł Paweł. Stale się martwił, by głosząc Ewangelię innym, sam nie był odrzucony. Tak, no, a 9 rozdział listu do Rzymian, który też przecież bardzo dużo mówi na temat powołania całego narodu, tak? Mówi o tym, kim byli Hebrajczycy powołani przez Boga, co mieli wykonać. Potem mówi o podobieństwie z ciała, ale i z ducha, że owszem, można być powołanym przez krew, czyli przez to, że pochodzimy w prostej linii z jakiegoś rodu, ale to nie oznacza, że jesteśmy do końca wezwani, żeby wykonać dzieło, które Pan Bóg przeznaczył do wykonania, tak? I to jest też bardzo istotna rzecz, dlatego że mamy jakby dwie strony powołania. Z jednej strony jest to powołanie ogólne, które pokazuje Boży charakter. Pan Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i ich powołuje do tego, czyli im obiecuje, że o ile oni będą chcieli, On będzie robić wszystko, aby to było dla nich dostępne. Ale mamy też tą drugą stronę, gdzie Bóg mówi o powołaniu do poszczególnej misji, do dzieła, w którym to Pan Bóg według sobie tylko danego klucza wybiera czas, osobę i misję. I robi to po swojemu. Czasami robi to bardzo specyficznie, ale wie, Jonasz na przykład, prawda, robi to specyficznie, ale wie, że to jest na przewyjście z sytuacji. Jeszcze tu jest taka ciekawa przestroga, bo możemy powiedzieć, że powołaniem naród izraelski został powołany, ale w pewnym momencie on się zagubił i można zgubić to powołanie. Że to jest taki przykład bardzo smutny, że mam cel, mam zadanie, mam wszystko, co najlepsze dałem ci, ale możesz to zlekceważyć. Bóg nas... A no właśnie, to jest kwestia naszej odpowiedzialności. Tak. No bo przecież jeżeli Bóg nas powołuje, to czy to oznacza, że nam wiąże ręce i mówi, więcej nic zrobić nie możesz, jesteś powołany, idź tam i koniec, tak? Czy to tak wygląda? Czy tak jest rzeczywiście powołanie? No, nie zawsze. Mhm. Nie zawsze. Mamy takie przykłady, że Bóg daje pewne warunki, choćby wspomniany Samson. Tutaj rodzice już byli przygotowani odpowiednio i miał wszelkie warunki. Ale Pan Bóg go nie zmusił, nie ubezwłasnowolnił. Czyli on żył po swojemu. Żył po swojemu. Czyli to powołanie można przyjąć, ale można je też odrzucić, zlekceważyć. Nie zrobić tego, do czego jesteśmy powołani. Zresztą, jak jest ze zbawieniem? Czy zbawienie można też odrzucić? Można, tak? Czyli spoczywa na nas pewna odpowiedzialność. Jeżeli Pan Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy coś zrobili, to oczekuje od nas też tego, że będziemy chcieli to zrobić. Ten element wolnej woli jest niezwykle istotny. Pan Bóg nie zmusza, Pan Bóg zaprasza. Tak? Oczywiście, warto też powiedzieć, że to powołanie nie musi nam się oczywiście od razu kojarzyć, chociaż tak się kojarzy z czymś właśnie wielkim, niezwykłym, doniosłym. Ja pamiętam, jest takie przepiękne zdanie o tym, że nie wiem, czy dobrze zacytuję, ale sens jest taki, że niewielu rodziców zdaje sobie sprawę, że wychowanie ich dzieci jest powołaniem, tak. Jest środkiem służącym do ich zbawienia. Czyli jak gdyby z jednej strony przyjęcie tego powołania ma nas ubogacić, ma nam coś dać. Jest wręcz środkiem do naszego zbawienia. Przyjęcie każdego powołania jest takim środkiem do naszego zbawienia tak naprawdę. Amen, tak. To jest... Tu jeszcze jest taka naprawdę, bym powiedziała, zadziorna myśl. Ona jest powiedziana tutaj, może przeczytam. Czasami wydaje nam się, że jeśli coś lubimy, to nie może to być od Boga, gdyż On daje nam tylko zadania, które się nam nie podobają i których nie chcielibyśmy zrealizować. Właśnie, no i myślę, że warto może chwileczkę też temu poświęcić. No właśnie, te powołania. Trochę tutaj widzimy tego Mojżesza, który po prostu dostaje coś wielkiego, potężnego. On nie chce, bo się boi, bo uważa, że się nie nadaje. Ma 100 wymówek. Ma 100 wymówek. No a my? Tak, porozmawiajmy o nas. No właśnie. To jest bardzo dobry punkt, dlatego że w pewnym sensie każdy chrześcijanin, chociażby przez naukę o darach ducha, ale też tego jest powołany do pewnego dzieła. Tak? Czyli nie tylko jest powołany do zbawienia, ale też powołany do pewnego dzieła. To rzeczywiście, jak powiedziała Monika, może być powołanie do rzeczy wielkich, ale też powołanie do rzeczy małych. Bądźmy ostrożni też z mówieniem, co jest duże, co jest małe, bo skala tutaj jest niewspółmierna. Dla jednej osoby rzeczy małe mogą być wielkimi i odwrotnie. Wiecie, jak to wygląda. To zależy od charakteru, odwagi i wielu innych rzeczy. Ale powołani jesteśmy w Kościele wszyscy. I wszyscy możemy Panu Bogu powiedzieć tak albo nie. Wszyscy możemy szemrać albo po cichu przyjąć to, co Pan Bóg nam dał, pójść i to zrobić. Wszyscy możemy powiedzieć amen, wstanę i pójdę, albo amen, wstanę i ucieknę, jak Jonasz. Bardzo proszę. W tej chwili taka myśl mi się zrodziła w momencie, kiedy Pan Jezus powołuje 12 uczniów. 12 jest pełnia. Tak sobie pomyślałem o takiej ilustracji, nie wiem, czy to nie jest nadgorliwa interpretacja. W 12 Pan Bóg widzi cały świat i całą ludzkość. Chce powołać wszystkich, każdego człowieka, ale później historia pokazuje, jak z tym powołaniem jest, że można iść tą drogą i to nie jest tak łatwe, bo to jest pokazane, to jest w życiu apostołów, jak to wyglądało, ale też można tą drogę zagubić, jak mamy w przypadku naszego Judasza. Więc znowu ilustracja, cel Boży jest przedstawiony w tej 12, jakby planem Boga jest danie im prawdy, danie im Ducha Świętego, danie im wszystkiego, żeby mieli cel, zadania, radość życia i wszystko to, co jest piękne, ale też i pewien trud, i poświęcenie, i wybór. Tak. No i zaufanie. Tak. Myślę, że to było bardzo ciekawe studium. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że mogliśmy dzisiaj ten temat wspólnie przedyskutować. Za tydzień spotykamy się po raz kolejny. Będzie już nowa ekipa. Serdecznie zapraszam na studium pod tytułem Stawianie czoła opozycji. Natomiast nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy oczywiście wspólną modlitwą. Nasz drogi Panie, który w niebie jesteś, po tych słowach, które zostały wypowiedziane, chcemy tylko prosić, byśmy mieli na tyle siły, odwagi, abyśmy przyjęli Twoje powołanie, abyśmy usłyszeli Twój głos zapraszający, abyśmy tym powołaniem mogli się też dzielić, czy to w wielkich, czy w małych rzeczach, czy w ukryciu, czy w pokorze. Chcemy, Panie, chodzić z Tobą, Ty nas prowadź i tak jak w tych wymienianych przykładach wspierałeś i przygotowywałeś wszelkie warunki, tak i w naszym życiu prosimy, abyś był zawsze przy nas, chroniąc nas, pouczając, napominając, ale i posilając przede wszystkim. W imieniu Jezusa Chrystusa o to prosimy. Amen. Amen. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.